najpierw przepraszam, ale chciałem się odnieść do tego, co powiedziałaś, Agnieszko, wiesz. Akurat ja nie mówię, że ta pierwsza armia pancerna, która idzie na manewry na Białorusi, tam zostanie. Bo to będzie taki skok militarny nagły, bo to nie jest zupełnie potrzebne. I polityka Kremla jest bardzo pragmatyczna i na pewno tego nie zrobią. Natomiast ja mówię o czymś innym. Trzeba, nie zapominajmy, że istnieje coś takiego, jeszcze istnieje, jak zbir. To jest jeden mechanizm, jeden organizm państwowy. I jaką ma śliczną nazwę? Białoruska, Białoruś i Rosja są niby jednym organizmem państwowym. I tam tak wiele nie trzeba. Ja w tej sytuacji, w jakiej jest, kiedy Łukaszenko udanie zamroził sytuację na swoim kraju, kiedy zostawił tam w dobrym zdrowiu Związek Radziecki, Rosjanie mogą spokojnie czekać, aż przyroda to rozwiąże, czy coś. Łukaszenko chciał być prezydentem Federacji Rosyjskiej i po to tworzył zbir, a teraz Putin może, czy jego następca, może spokojnie poczekać, aż się sytuacja odwróci, a myślę, że gdyby zabrakło Łukaszenki, to Białorusini by sami chętnie wybrali Putina, a to jest jedna rzecz. A po drugie, Białoruś w przeciwieństwie do Donbasu, nie, czy do Osetii Południowej, czy do Abchazji, nie musi być prana na garnuszek, to odwrotnie. Białoruś dla Rosjan jest niezwykle sexy. Jest poziom życia i urządzenie tego kraju, jeżeli porównamy z obwodami, głubinką, prowincją rosyjską, jest znacznie lepsza. No tak, Smoleńsk jest na granicy i się widzi dużą różnicę między zachodem i wschodem. To jest zupełnie oczywiste, więc poza tym jest to bardzo dobra siła robocza. Poza tym śmietankę, jeżeli chodzi o siłę roboczą białoruską, spija Moskwa, gdzie można zarobić dużo i tam strasznie dużo Białorusinów. Z czego ci Białorusinę te bogactwa? Ja nie mówię o bogactwie, ja mówię o tym, że ten kraj jest urządzony lepiej od rosyjskiej prowincji. Ale za jakie pieniądze żyje, ja mam pytanie. Za czyje? No to tu by się nic nie zmieniło. Dalej byłoby, a nawet tańszy byłby gaz, bo gaz byłby wtedy po cenach jednak wewnętrznie rosyjskich, a więc żadnych dotacji, bo tu już mowy by nie było. Ropa naftowa byłaby bez dotacji, bo po cenach wewnętrznie rosyjskich, więc tańsza. I tak po kolei, całą listę można wymieniać. A przy tym ten wielki przemysł białoruski, który pracuje na przemysł zbrojeniowy rosyjski, wszystko się ładnie złoży. Nie trzeba ich brać na garnuszek. Oni są dzisiaj na garnuszku, ale gdyby zostali wzięci, nie byliby już na garnuszku, bo byliby na prawach ulgowych normalnego regionu rosyjskiego i na to Rosja liczy. A teraz przechodząc do sprawy opozycji. Oczywiście ja mam takie wrażenie, że ta opozycja to jest taka trochę zawodowa opozycja. Ja tych ludzi również znam, bywałem u nich w domach i sami gościłem. I po prostu mam takie wrażenie, że im jest dosyć wygodnie z tym, co jest. Posiedzisz 2 tygodnie, a potem masz granty, masz dobre mieszkanie i po co to zmieniać. Zależy im, mam wrażenie, że wielu z tych ludzi zależy na utrzymaniu status quo. Ale to nie znaczy, że mielibyśmy w ogóle tych ludzi skreślać. Ja pamiętam te złe doświadczenia z opozycją rosyjską. To też poszła w rozsypkę, też jest skłócona niesamowicie. Też się nie opłacało w tych ludzi inwestować. Amerykanie również inwestowali w Rosjan, na przykład takich jak Dmitrij Kisielow, który był ich stypendystą, który pracował u nich, a teraz jest głównym frontmanem propagandy kremlowskiej. Nic go te stypendie nie nauczyły. Więc niekoniecznie trzeba inwestować w ludzi reżimu. Przy czym, to w kogo? W Jakubowicza będziemy inwestować? On już swoje wie. On już się nie da przykabacić.
Natomiast już jak chce iść tą ulubioną swoją paralelą rosyjską, no to raptem i stąd ni zowąd okazało się, że jednak zupełnie gdzie indziej niż się wszyscy spodziewali, bo w kręgach nacjonalistycznych wykiełkował Nawalny, który rzeczywiście jest siłą, z którą się muszą liczyć i nawet go nie mogą ani zastrzelić, ani zamknąć. No to już znaczy, że jednak jest to bardzo poważny opozycjonista i trzeba się przyglądać. Tutaj się z panem zgadzam, trzeba patrzeć, trzymać ucho przy szynie, bo rzeczywiście ktoś się może zjawić taki, kogo jest warto popierać. Ale to, no to, no to zupełnie, to już zupełnie długofalowo. Przy tym my nie bardzo mamy środki na to, żeby prowadzić taką politykę. No, w dużej mierze to, co robiliśmy na Białorusi, to były przede wszystkim pieniądze, czy amerykańskie, czy europejskie, które zresztą w Warszawie po drodze w dużej części ginęły, bo ktoś tam sobie zbudował na przykład pensjonat w jakimś miłym miejscu za te pieniądze. No, znamy te fakty przecież. Także tutaj nie bardzo się możemy rozwinąć. I jeszcze mówiąc o Polonii, to był ogromny błąd polskiej dyplomacji. Pamiętacie państwo konflikt wokół Andżeliki Borys i Związku Polaków na Białorusi? To, co się stało z inspiracji polskiej dyplomacji, której się wydawało, że można zrobić duży ferment na Białorusi przy pomocy kilku babć z Grodna, no to był wielki błąd i to było zupełnie fatalne. Z Polonią trzeba pracować, nie tak jak się to dzisiaj próbuje robić zresztą, przy pomocy telewizja i nie ogląda. Polonia ona się chyba nazywa. Telewizja Polonia, która ma służyć w podnoszeniu ducha patriotycznego, albo nasze placówki dyplomatyczne, które lubią ubrać Polonusów w krakuski i opowiadać im różne rzeczy o wielkim patriotyzmie i tak dalej. No to się wiele tutaj nie ugra ich w ten sposób. Trzeba po prostu tych ludzi uczyć, tworzyć im warunki współpracy z Polską, tworzyć im warunki rozwoju biznesowego i kulturalnego tam na miejscu, ale broń Boże nie próbować ich mieszać do wielkiej polityki i próbować gdzieś przy ich pomocy siać ferment, bo to jest bardzo niedobre i bardzo niepotrzebne.